Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. Mamy sobotę, wieczór, czas na spontan. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje wykonanie, które użytkuję już grubo ponad rok. Był czas, żeby to nagrać, lecz jakoś tak nie wyszło. A ostatnio na mojej grupie społecznościowej właśnie był taki temat tuningów, skrzynek narzędziowych, montaż gniazdek, robienie z nich przedłużaczy i tak dalej. Więc postanowiłem pokazać Wam moje wykonanie, ponieważ też takie coś mam. Jest tego w necie pełno. Są różne rodzaje tuningu skrzyń. Testak, Kubrick, od Milwaukee Powercourt. A ja wykonałem tuning, jak dobrze wiecie, których używam skrzyń. Jest to Staff System, więc przedstawię Wam to dzisiaj. Mamy skrzynię, jest to model skrzyni DS150, lekka, poręczna skrzynia. Jak widzicie, z zewnątrz mam trzy gniazdka plus wejście. Mamy gniazdko z jednej strony, nie przeszkadza w niczym. Z tyłu mam drugie gniazdko i po drugiej stronie mam drugie gniazdko. Gniazdko oczywiście zasylikowane zabezpieczenie, więc mamy ochronę przed pyłem i wodą. No i mamy wejście zasilania. Wejście zasilania wykonałem ze starego zasilacza z laptopa, bodajże, jak dobrze pamiętam. Więc bardzo fajne zabezpieczenie jest. Mamy przedłużacz. Akurat mam tutaj przedłużacz pomarańczowy, 20 metrów, wtyczka. Szybki montaż. Szybki demontaż, nie ma z tym problemu. Bardzo fajna sprawa. W środku mam wykonaną również półeczkę plus 4 gniazdeczka. Dzięki temu mogę sobie podłączać różne adaptery, telefon, nie telefon, latarki USB, które posiadam. Ładowarkę do baterii, nie ma z tym problemu. Wkładam ładowarkę do baterii, przymykam skrzynkę i dzięki temu nasze baterie, nasze ładowarka są zabezpieczone, bo jak wiemy, w różnych warunkach się pracuje. Jak spadnie na skrzynkę, to się nic nie stanie, więc bardzo fajnie to wszystko spółka. Półkę zostawiłem, tak jak widzicie, ponieważ często wkładam tutaj różne kabelki, nie kabelki, micro USB, nie USB, takie wszystkie pierdołki do ładowania, więc pozostawiłem to zostawić, nie przeszkadza w niczym. I tak to wygląda. Wszystko fajnie zrobione. Półeczka z płyty. Gniazdeczka. Instalacja w środku jest oczywiście zamontowana z kabla 2,5 kwadrat, więc do gniazdek w sam raz. Pod ten sprzęt podłączałem wiele narzędzi naraz i nic się nie dzieje, nic się nie grzeje, nic się nie topi. Podłączałem ukośnicę, odkurzacz i innych kilka drobiazgów, więc naprawdę wszystko ładnie pracuje, nic się nie dzieje po długoczasowym użytkowaniu. Tutaj na górze mam stuningowaną skrzynkę pod system Stack, o którym już widzieliście. Dzięki temu mam taki zestaw baterii i zasilania w jednej kupie. Dlaczego mam zamontowany od przodu i od tyłu? Ponieważ dzięki temu nie niszczę skrzynki i zawsze mogę coś na górę włożyć, nie ma z tym problemu, jeżeli nie biorę ze sobą zestawu baterii, albo zestaw baterii gdzieś w innym zestawie skrzyni po prostu jest, więc dzięki temu mogę nawet sobie położyć inną skrzynię. Ja bym zamontował uchwyty na górze od boku, tak jak w oryginale, to po prostu ta skrzynia już by się nie nadawała nic oprócz tej skrzyni następnej, której chcę, już bym po prostu nie założył na górę. Dlatego tak sobie wymyśliłem. Dzięki temu montuję tą skrzyneczkę. Mamy klipa. Nie ma z tym problemu. Pyk. Zamykamy z jednej. Zamykamy z drugiej. I mamy skrzynię zamkniętą. Możemy, jak widzicie, do góry podnosić. Nie ma z tym problemu. Oczywiście od boku też na jedno, na drugą rękę. Nic tam nie wylata. Dzięki temu otwieram sobie, przypuśćmy, chcę latarkę,
chcę sobie podłączyć tą latarkę, bo mi się rozładowała. Nie ma problemu, wyciągam sobie skrzynkę, otwieram sobie torza, pyk. No teraz to mi się wywróci, podłączam sobie pod zasilacz, pyk, podłączam, zamykam, ładuje mi się, nie ma z tym problemu. Chcę sobie naładować baterię, biorę przypuśćmy jedną baterię do narzędzia, drugą mi się rozładowała, nie ma z tym problemu. Wkładam do środka ładowarkę, która się śmiało mieści, jedna, druga, dwie, trzy się mieszczą. Wkładam ładowarkę, wrzucam baterię, ładuję. I dzięki temu mam taki zestaw zasilania sieciowego i bateryjnego w jednym miejscu. Bardzo fajna sprawa, ponieważ wrzucam to na wózek, wrzucam to na platformę i lub nawet gdzieś w oddzielne miejsce, gdzie jest na przykład blisko gniazdko, podłączam sobie pod skrzynię i mam pełne zasilanie w jednym miejscu. Zazwyczaj jest tak, na przykład jak wycinam dużo w stolarstwie, w ciesielstwie, to ten zestaw jest na odkurzaczu. Odkurzacz jest pod to podłączony, potem podłączona jest potem ukośnica, krajzega i inne tam narzędzia, struk, czołg i tak dalej, więc mam takie pełne zasilanie w jednym miejscu. Jeżeli ktoś z Was ma podobny system lub jakieś inne ciekawe rozwiązanie, oczywiście zapraszam do komentarzy. Również zapraszam do komentarzy ogólnych, jeżeli ktoś komuś się podobało i chciałby więcej informacji na ten temat wiedzieć, to oczywiście zapraszam. Oczywiście zapraszam na moje następne filmiki i jak zwykle życzę Wam miłej, udanej soboty, oczywiście pracującej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.